Każdy podatnik do 30 kwietnia powinien złożyć roczne zeznanie. Rozliczając podatek, warto pamiętać o przekazaniu 1% na organizację pożytku publicznego. Wydawać by się mogło, że to niewiele, ale dla wielu z organizacji to finansowanie, które pomaga realizować wiele zadań. We Wrocławiu zarejestrowanych jest blisko 300 takich podmiotów. Jak podkreśla prezes fundacji, dla wrocławskiego hospicjum dla dzieci 1% to być albo nie być. Dochód przeznaczany jest na pomoc dla 63 podopiecznych, którym zapewniana jest kompleksowa opieka. W poprzednim roku z 1% fundacja otrzymała 1 900 000 zł. Opieka medyczna, lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitacja, która kosztuje, a niestety nie jest już pokrywana ze środków NFZ-owych. Ordynacja leków i zakup tych leków dla niektórych rodzin to są niebotyczne kwoty, nawet dochodzące do 1000 zł. Fundacja Dodo, działająca przy wrocławskim zoo, ratuje ginące gatunki zwierząt. Dla niej 1% przekazany z podatku to możliwość niesienia pomocy np. pingwinom przylądkowym w Afryce. Obecnie trwa sezon rozrodczy, a warunki pogodowe sprawiają, że pingwini rodzice nie są w stanie wysiedzieć jaj i zwyczajnie je porzucają. My tam wtedy ratujemy te pisklęta, to znaczy one są, jaja są inkubowane, pisklęta sztucznie karmione przez około 4 do 5 miesięcy i kiedy są już dorosłe, gotowe do wypuszczenia do środowiska naturalnego, to wracają do oceanu. Temu gatunkowi grozi zagłada. Zostało zaledwie 2% populacji, która jeszcze 100 lat temu żyła na wybrzeżach Afryki Południowej. Fundacja Dodo w poprzednim roku otrzymała ponad 50 tysięcy złotych. Większość tych pieniędzy trafia bezpośrednio do zwierząt. Przykładem na to, że można zdziałać coś dobrego nawet przy niewielkich kwotach, są też kosynierzy Wrocław, którzy pieniądze z 1% podatku wykorzystują na wsparcie młodzieży. W ich przypadku mówimy o kwocie około 1000 zł. Niby niedużo, ale... Takie dofinansowanie naprawdę pozwala nam na kupno kilku sztuk takiego podstawowego sprzętu. Zapewnienie tej młodzieży takiego sprzętu lakrosowego, z którego będzie mogła korzystać przez jak najdłuższy czas i po prostu jak najlepiej się na tym sprzęcie, a właściwie z jego użyciem uczyć. No i oczywiście wszelkiego rodzaju koszty boisk i tak dalej, ale tutaj przede wszystkim chodzi nam o ten sprzęt, dzięki któremu młodzież w ogóle może zacząć swoją przygodę z lakrosem, bo jak wiemy, jest to sport cały czas w Polsce niszowy. To tylko przykłady tego, w jaki sposób można pomóc, przekazując 1% podatku. Może zrobić to każdy, kto składa roczne zeznanie, musi jednak zaznaczyć, że tego chce. Podkreślamy jeszcze raz, najważniejsze, żeby to zrobić. Przekazując 1% nie tracimy ani złotówki, a przekazujemy kwotę, która i tak trafiłaby do Skarbu Państwa. Może się wydawać, że przekazuje niewielką kwotę, biorąc pod uwagę tylko swoje zeznanie roczne, jednak w skali całego kraju mówimy już o dużej sumie. W 2019 roku organizacje pożytku publicznego otrzymały od podatników kwotę 870 milionów złotych, a w roku ubiegłym 907 milionów złotych. Liczby mówią same za siebie. 1% można przekazać na dowolny cel. Pomoc dzieciom, wsparcie chorych, edukację, kulturę lub ekologię. Ważne, żeby to zrobić. Echo 24, Oliwia Stasiak.